Dzisiaj mamy poniedziałek drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Kolekta dzisiejszej mszy świętej brzmi następująco. Boże, Ty dla zdrowia duszy poleciłeś nam opanować ciało. Pomóż nam swoją łaską, abyśmy powstrzymywali się od grzechów i odpowiedzieli w ten sposób na wymagania Twojej miłości. Opanować ciało. Ciało rozumiemy tutaj nie tylko w takiej sferze fizycznej, ale również ciało to nasze uczucia, nasza psychika. I dzisiejsza modlitwa Wielkiego Postu mówi nam o tym, aby to Bóg pomógł nam opanować nasze ciało, aby nasza dusza była zdrowa. Bo kiedy nasze uczucia, nasza psychika są zburzone, nie są zdrowe, to wówczas bardzo wpływają na naszą duszę, czyli na naszą wolę, nasz rozum, naszą pamięć, które powodują to, że wybieramy w tym chaosie nie to, co trzeba, czyli grzech. I pozwól, że opowiem Ci pewną historię z Pisma Świętego, bo Bóg w Piśmie Świętym powstawiał różne historie, opowiada nam różne historie, abyśmy słuchając ich mieli je dla swojego pokrzepienia, pouczenia. I w Księdze Liczb jest historia narodu wybranego, który już wyszedł z ziemi egipskiej, przeszedł przez pustynię i stoi już u bram ziemi obiecanej. I Mojżesz postanowił wysłać wysłanników, zwiadowców do tej ziemi, aby zobaczyć, jak ona wygląda. I wybrał z każdego plemienia jednego mężczyznę, czyli w sumie było ich 12, aby oni poszli i sprawdzili ten nowy teren. Wybrali się mężczyźni, 12 osób, i po powrocie rzeczywiście stwierdzili, że to jest ziemia obiecana, że to jest kraina mlekiem i miodem płynąca. Ale jednocześnie większość z nich stwierdziła, że w tym kraju miasta są bardzo obwarowane, że w tym kraju mieszkają ludzie, którzy są potężnymi wojownikami, i zaczęli wzbudzać strach. Zaczęli nie tylko sami się bać, obawiać się, ale rozpowiadać wszystkim Izraelitom, co zobaczyli, że to przerasta ich siły. I ten wielki strach spowodował to, że Izraelici zaczęli się bać, przestali ufać Bogu, mimo tego, że wcześniej doświadczyli wielkiej pomocy ze strony Pana Boga, kiedy wyszli z Egiptu, kiedy przechodzili przez pustynię. Nic im nie brakowało. Pan Bóg o nich się troszczył. Ale strach spowodował to, że zupełnie o tym zapomnieli, że ten strach stał się ich Panem, Panem ich życia. Jedynie dwóch mężczyzn, którzy byli tymi zwiadowcami tej ziemi obiecanej, nazywali się Kaleb i Jozue, oni byli pełni ufności wobec Boga. Oni wiedzieli, że razem z Bogiem mogą pokonać przeciwnika i zdobyć tę obiecaną przez Boga ziemię. Imię Kaleb oznacza zahartowany, mocny. Imię Jozue, inaczej Jehoszua, czyli Jezus, oznacza Bóg jest naszym zbawieniem. I same te imiona pokazują nam, że w chwili jakiegoś trudnego doświadczenia, jakiegoś strachu, jakiegoś wydarzenia w naszym życiu, które powoduje, że się boimy, powinny nas kierować ku Panu Bogu, że Bóg jest tą naszą mocą, że On tak kieruje naszym życiem, wydarzeniami naszego życia, abyśmy zahartowani w tych różnych próbach i doświadczeniach mogli razem z Bogiem przezwyciężać różne trudności i również być ostoją dla innych ludzi,
że nasze doświadczenia, które przeżywamy, powodują i które są przezwyciężone razem z Bogiem, powodują to, że możemy być również wskazówką i ostoją dla tych ludzi, którzy przeżywają podobne trudności. Dlatego ważne jest, żebyśmy w tym czasie Wielkiego Postu starali się opanować nasze ciało, aby zamęt strachu nie powodował tego, że stracimy z oczu Boga, który jest mocą i Bogiem, który nas zbawia.